Szanowni Państwo, otwieram posiedzenie komisji. Witam posłów, członków Komisji Regulaminowej. Przedstawiciela Komisji Finansów Publicznych póki co na razie jeszcze nie ma. Witam przede wszystkim panią minister, państwa dyrektorów z Kancelarii Prezydenta oraz przedstawicieli Ministerstwa Finansów i Najwyższej Izby Kontroli. Stwierdzam kworum. Porządek dzienny dzisiejszego posiedzenia został państwu posłom dostarczony. Materiały dotyczące wykonania budżetu państwa za rok 2018 otrzymali państwo drogą mailową oraz na urządzenia mobilne iPad. Przypominam, że Komisja Regulaminowa zobowiązana jest przedstawić Komisji Finansów Publicznych opinię co do rozpatrywanych części budżetowych wraz ze wskazaniem posła koreferenta, który przedstawi naszą opinię na posiedzeniu Komisji Finansów. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, uznam, że porządek został przyjęty. Sprzeciwu nie słyszę. Zatem przystępujemy do realizacji punktu pierwszego, czyli rozpatrzenia wykonania budżetu państwa za rok 2018 w części 01 Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wraz z Instytucją Gospodarki Budżetowej. Proszę o zabranie głosu panią minister Halinę Szymańską. Bardzo proszę pani minister. Dziękuję panie przewodniczący, szanowne prezydium, panie i panowie posłowie, szanowni państwo. Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przedstawiła Wysokiej Komisji informację z wykonania budżetu za rok 2018 w doręczonym paniom i panom posłom sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za rok 2018 w części 01 Kancelaria Prezydenta RP i w tymże sprawozdaniu omówione realizacje dochodów oraz wydatków budżetowych. Obejmuje ono jak zawsze zarówno wydatki związane z wykonywaniem przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zadań konstytucyjnych i ustawowych, bieżącą działalność administracyjną Kancelarii Prezydenta RP, jak również wydatki związane z działalnością Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Biura Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, obsługą posiedzeń wspólnej komisji orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych i rzecznika dyscypliny finansów publicznych i realizacją ustawy o Narodowym Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa. Ponadto z budżetu Kancelarii Prezydenta finansowane są wydatki związane z uposażeniem, utrzymaniem biur byłych prezydentów RP i koszty związane z nadawaniem odznaczeń państwowych. Przechodząc do omówienia wykonania budżetu za rok 2018, chciałabym przedstawić podstawowe wielkości i relacje ujęte w przedstawionej przez nas informacji. Plan dochodów na 2018 rok dla części 01 został ustalony w kwocie 523 tysiące zł. Za okres od stycznia do grudnia 2018 roku wykonano dochody w kwocie 559 tysięcy, czyli zrealizowano w wysokości 106,9% zaplanowanych na rok 2018. Były to dochody z następujących źródeł: z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, ze sprzedaży wyrobów, z pozostałych odsetek, z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych, z tytułu kar i odszkodowań oraz z dochodów różnych. Zrealizowane dochody w stosunku do ustawy budżetowej na rok 2018 były wyższe o 36 tysięcy, ale niższe o 23 tysiące złotych niż dochody osiągnięte w roku 2017. Tym niemniej w zakresie poszczególnych działów dochodów wpływy z najmu i dzierżawy na przykład była to kwota wyższa w stosunku do 2017 roku. W ustawie budżetowej na rok 2018 ustalono wydatki w części 01 Kancelaria Prezydenta w wysokości 200 382 000 zł, ale plan na koniec roku po zmianach wyniósł 192 682 000. Zrealizowane wydatki zamknęły się kwotą 190 384 100 zł, czyli 98,8% planu po zmianach. Wydatki były ponoszone w sposób celowo oszczędny i z zachowaniem terminowości realizowanych zadań w granicach kwot określonych w planie finansowym Kancelarii Prezydenta RP. Wydatki zakwalifikowane do działu 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa wyniosły 160 384 100 zł, czyli 84,2% wydatków ogółem, oraz do działu Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego w kwocie 30 milionów złotych, czyli 15,8% wydatków ogółem. Według grup ekonomicznych wydatki bieżące
to 152 490 700 zł, czyli 81% wydatków ogółem. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 780 400 zł. Wydatki majątkowe 7 113 000 zł, 3,7% ogółem i dotacja na Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa to 30 milionów złotych. Struktura wydatków i główne przyczyny zmian wysokości poniesionych wydatków w roku 2018 w stosunku do roku 2017 w tych dwóch działach były następujące. W rozdziale 75.101 zrealizowane wydatki wyniosły 137 990 200 zł i to były wydatki na sfinansowanie bieżącej działalności Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Porównując wykonanie wydatków w 2018 roku do roku 2017, w kilku pozycjach odnotowano ich zwiększenie. I tak dotyczyło to Funduszu Wynagrodzeń Osobowych i Bezosobowych. Zwiększenie tych wydatków wynikało w szczególności z realizacji nowych zadań publicznych związanych z rozszerzeniem szeregu działań, na co zwiększono ilość etatów w kancelarii o 30 i stąd wzrost tych wydatków. Podróży służbowych zagranicznych i krajowych, wzrost wydatków w zakresie realizacji zadań KPRP na arenie międzynarodowej w 2018 roku wiązał się przede wszystkim z aktywnego zaangażowania pana prezydenta w kwestie dotyczące bezpieczeństwa Polski i regionu Europy Środkowej i udział w różnego rodzaju spotkaniach, między innymi szczyt NATO w Brukseli, spotkanie z prezydentem USA w trakcie wizyty w Waszyngtonie, a także były to działania podejmowane w ramach ONZ, w tym rozpoczęcie przez Polskę dwuletniego niestałego członkostwa w Radzie Bezpieczeństwa ONZ w kadencji 2018-19. Wzrost wydatków w ramach podróży na terenie kraju wynikał z licznych spotkań pana prezydenta z mieszkańcami powiatów i przedstawicielami społeczności lokalnej i samorządowcami na terenie kraju. W pozostałych wydatkach bieżących zanotowano wzrost wydatków, które wynikały między innymi z przypadającymi w roku 2018 obchodami odzyskania przez Polskę niepodległości. Głównym celem wszystkich działań podejmowanych przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej było podkreślenie podniosłego, unikalnego charakteru narodowego jubileuszu. Odbyło się wiele spotkań, konferencji, koncertów, wystaw i uroczystości, które upamiętniały to wydarzenie. Zorganizowane zostały uroczystości państwowe związane ze świętami narodowymi oraz kancelaria aktywnie łączyła się w obchody rocznic ważnych wydarzeń na terenie całego kraju. Ponadto w 2018 roku Kancelaria Prezydenta zorganizowała projekt o charakterze edukacyjnym Polska Wystawa Gospodarcza. To wydarzenie odbyło się na Placu Piłsudskiego w Warszawie, a jego celem było propagowanie patriotyzmu gospodarczego, wzbudzanie poczucia dumy i szacunku dla efektów pracy pokoleń naszych rodaków. Następna grupa to wydatki na usługi remontowe. Wzrost wydatków związany był z większymi kosztami napraw i konserwacji urządzeń i systemów oraz usług remontowych w obiektach, w tym w szczególności Belwederu, Pałacu Prezydenckiego oraz innych rezydencji Prezydenta Rzeczypospolitej. Wykonane prace miały na celu utrzymanie zabytków oraz dóbr kultury narodowej, które stanowią ponad połowę wszystkich obiektów administrowanych przez Kancelarię Prezydenta. Ponadto wydatki inwestycyjne. Te wydatki związane były głównie z realizacją takich przedsięwzięć jak modernizacja instalacji wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniach Pałacu Prezydenckiego, termomodernizacja rezydencji Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Wiśle, przebudowa sieci światłowodowej w rezydencji prezydenta na Mierzei Helskiej, modernizacja węzłów cieplnych w zespole budynków kancelarii przy ulicy Wiejskiej oraz wykonanie dokumentacji projektowych dotyczących modernizacji systemów techniki ochronnej. W rozdziale 75.103 zrealizowane wydatki wyniosły 14 801 1500 zł, to jest 95,1% planu po zmianach i były przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności Biura Bezpieczeństwa Narodowego. I tu, jeżeli chodzi o zwiększenie wydatków, to zanotowano je w zakresie wydatków na usługi remontowe. Ten wzrost związany był z remontem części wspólnych i uszczelnieniem dachu budynku Biura Bezpieczeństwa Narodowego.
a także podróży służbowych, zagranicznych i krajowych, i ten wzrost wydatków dotyczył większej ilości wyjazdów szefa BBN-u i pracowników biura, w związku również ze zwiększoną aktywnością prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i BBN-u na arenie międzynarodowej, a także realizacją zadań na terenie kraju. I trzeci blok to wydatki majątkowe. Środki zostały przeznaczone na modernizację sieci teleinformatycznej i systemu telewizji przemysłowej oraz wykonanie ekspertyzy technicznej i dokumentacji projektowo-przetargowej na przebudowę dachu i ścian oporowych budynku BBN-u. W rozdziale 75.106 zrealizowane wydatki w roku 2018 wyniosły 5 753 300 zł, czyli 100% planu po zmianach, i były związane z realizacją konstytucyjnych i ustawowych kompetencji prezydenta w zakresie nadawania orderów i odznaczeń. Wzrost wydatków w stosunku do roku 2017 wynikał przede wszystkim z wpływu większej ilości wniosków od uprawnionych wnioskodawców w celu przyznania odznaczeń, i tak w roku 2017 zostało nadanych 91 879 sztuk orderów i odznaczeń, a w roku 2018 101 768, w tym 81 890 to były medale za długoletnie pożycie małżeńskie, a 14 625 to medale za długoletnią służbę. Ponadto w związku z obchodami stulecia odzyskania niepodległości zostało ustanowione nowe odznaczenie, medal stulecia odzyskanej niepodległości. I w końcu rozdział 75-195 to są wydatki na sfinansowanie pozostałej działalności kancelarii, 1 839 100 zł, 96,2% planu po zmianach. Są to wydatki na uposażenie i prowadzenie biur byłych prezydentów, środki na funkcjonowanie Biura Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa oraz na obsługę posiedzeń Wspólnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. W rozdziale 92-123 to 30 milionów złotych, 100% planu, środki na dotację celową z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanych do Narodowego, środki przekazane do Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa. I przedstawiając tak pokrótce realizację dochodów i wydatków w 2018 roku, uprzejmie proszę Wysoką Komisję o przyjęcie tego sprawozdania z wykonania budżetu w zakresie części 01 Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. A teraz przejdę do omówienia wykonania planu finansowego Instytucji Gospodarki Budżetowej, czyli Centrum Obsługi KPRP za rok 2018. Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej to jednostka sektora finansów publicznych, która powstała z przekształcenia gospodarstwa pomocniczego Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i działa w formie Instytucji Gospodarki Budżetowej od 1 stycznia 2011 roku. Posiada osobowość prawną, prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, realizuje zadania publiczne na rzecz Prezydenta i Kancelarii Prezydenta w zakresie obsługi gospodarczej, techniczno-remontowej, inwestycyjnej, porządkowej, teleinformatycznej, kancelaryjnej, usług wydawniczych i poligraficznych oraz obsługi recepcyjnej, transportowej, hotelarskiej, gastronomicznej, szkoleniowej, wizerunkowej, rekreacyjnej, a także gospodarki magazynowej zaopatrzenia. W ramach realizacji zadań publicznych wymienionych wyżej, centrum prowadzi działalność podstawową, która obejmuje w szczególności zabezpieczenie techniczne i zapewnienie obsługi recepcyjnej wizyt państwowych, innych uroczystości i spotkań, obsługę transportową kancelarii i delegacji państwowych, prowadzenie działalności w zakresie robót i prac konserwacyjnych, remontowych, budowlanych, gospodarki samochodowej, ochrony przeciwpożarowej, organizowania ochrony mienia, gastronomii, obsługi logistycznej, teleinformatycznej, wydawniczej, poligraficznej, a także administrowanie i gospodarowanie przydzielonymi składnikami majątkowymi, w tym bieżącą obsługę eksploatacyjną budynków i obiektów kancelarii. Zabezpiecza potrzeby materiałowe, zakupuje części zamienne, urządzenia i sprzęt niezbędne do prowadzenia bieżącej eksploatacji oraz funkcjonowania obiektów i komórek organizacyjnych kancelarii,
a także zapewnia właściwy porządek, estetykę i dekoracje w obiektach oraz ich otoczeniu, dokonuje przygotowania pomieszczeń do pracy, ich wyposaża w sprzęt i urządzenia. Ponadto centrum zarządza majątkiem ruchomym w administrowanych obiektach, prowadzi gospodarkę materiałową i magazynową. W 2018 roku Centrum Obsługi osiągnęło przychody ogółem w wysokości 52 967 000 zł, czyli 99,7% w stosunku do planu. Koszty poniesione w 2018 roku były na poziomie 50 910 000 zł, stanowiły 97,8% planu, w tym koszty zakupu materiałów i energii wyniosły 10 675 000, a koszty usług obcych 12 073 000. Koszty wynagrodzeń to 21 604 000, a pochodne od wynagrodzeń to 3 713 000. Centrum Obsługi KPRP w 2018 roku osiągnęło wynik brutto w kwocie 2 057 000. Dodatni wynik finansowy osiągnięto z tytułu świadczonych usług na rzecz innych podmiotów na mocy zawartych umów w ramach działalności dodatkowej. Jednocześnie stan środków pieniężnych na koniec 2018 roku był wyższy od stanu na koniec 2017 roku o 1 257 000 i wyniósł 4 392 000 zł. Dziękuję bardzo i jeszcze raz uprzejmie proszę Wysoką Komisję o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok w zakresie części 01 Kancelaria Prezydenta RP oraz planu finansowego Centrum Obsługi KPRP. Dziękuję. Dziękuję pani minister. Poproszę teraz pana posła Piotra Uruskiego o przedstawienie koreferatu. Bardzo proszę. Szanowny panie przewodniczący, Wysoka Komisjo, mam zaszczyt przedstawić koreferat dotyczący wykonania budżetu państwa z 2018 roku w części budżetowej 01 Kancelaria Prezydenta RP. Plan przychodów zrealizowany został w kwocie 559 tysięcy złotych, to jest 106,9%, a plan wydatków w kwocie 190 384 tysiące złotych, co stanowi 98,8% planu po zmianach. Realizacja dochodów w 2018 roku była zbliżona do realizacji dochodów osiągniętych w roku 2017. Zasadnicza część wydatków zrealizowana została w rozdziale 75.101 Urząd Kancelarii Prezydenta i wyniosła 160 384 000 zł, to jest 98,6% planu po zmianach, co stanowi wzrost o 17% w stosunku do roku poprzedzającego. Kwota dotacji na Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa w ramach rozdziału 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego wyniosła 30 milionów złotych i była ona zgodna z planem i taka sama jak w poprzednich latach. Plan rzeczowo-finansowy objął w roku 2018 po korektach 120 zadań w ramach odnowy zabytków Krakowa. Szanowny panie przewodniczący, Wysoka Komisjo, wykonanie budżetu w części 01 Kancelarii Prezydenta oceniam pozytywnie i rekomenduję przyjęcie sprawozdania. Może odniosę się od razu też do Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta, bo już zostało tutaj też przedstawione. Panie Przewodniczący, Wysoka Komisjo, na rzecz Prezydenta i Kancelarii działała Instytucja Gospodarki Budżetowej, Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, które w 2018 roku osiągnęło wynik finansowy netto w kwocie 1 577 000 zł przy planowanej pierwotnie kwocie wielkości 890 tysięcy złotych. Był to plan po zmianach. Wykonanie planu finansowego centrum nie budzi zastrzeżeń, w związku z tym rekomenduję przyjęcie sprawozdania. Dziękuję. Dziękuję bardzo panie pośle. Poproszę teraz o zabranie głosu pana dyrektora Macieja Berka z Najwyższej Izby Kontroli. Bardzo proszę panie dyrektorze.
Bardzo dziękuję, panie przewodniczący, wysoka komisjo, pani minister, szanowni państwo. Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę w części pierwszej budżetu państwa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Celem kontroli było dokonanie oceny wykonania budżetu państwa w ubiegłym roku pod względem legalności, celowości, rzetelności, gospodarności działań podejmowanych przez dysponenta tej części, w szczególności realizację wydatków budżetu państwa, w tym efekty rzeczowe uzyskane w realizacji zadań finansowanych ze środków publicznych, prawidłowość sporządzania rocznych sprawozdań budżetowych i sprawozdań za czwarty kwartał ubiegłego roku w zakresie operacji finansowych, system kontroli zarządczej i nadzór i kontrolę sprawowano w trybie artykułu 175 ustawy o finansach publicznych. Tak jak w ubiegłych latach kwestie dochodów ujmowaliśmy tylko w ramach analizy porównawczej. W wyniku kontroli 29,2% wydatków realizowanych w tej części oraz 100% wydatków realizowanych w ramach dotacji przekazywanych na Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa, czyli w sumie prawie 45% wydatków zrealizowanych w tej części. Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa w ubiegłym roku w części Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wykonanie budżetu nastąpiło zgodnie z zasadami gospodarki finansowej określonymi w ustawie o finansach publicznych i w aktach wykonawczych. Środki wydatkowano zgodnie z przepisami. Nie stwierdzono niecelowego czy niegospodarnego dokonywania wydatków publicznych. Szef Kancelarii Prezydenta sprawował prawidłowo nadzór i kontrolę nad wykonaniem budżetu w tej części. Pozytywnie zaopiniowaliśmy także sporządzenie rocznych sprawozdań budżetowych i sprawozdania za czwarty kwartał. Jedyną kwestią, na którą chciałbym zwrócić uwagę dodatkowo, co nie jest związane z oceną wykonania budżetu państwa w tej części, a z kwestią uwarunkowań prawnych, w których Kancelaria musi się poruszać, to jest zwrócenie przez Najwyższą Izbę Kontroli w informacji o wynikach kontroli w części 01 po raz kolejny uwagi na problem nieaktualności ustawy o Narodowym Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa. To jest ustawa z 85 roku, nieprzystająca do systemu finansów publicznych. Doceniamy i dostrzegamy porozumienie, które Kancelaria Prezydenta podpisała ze Społecznym Komitetem Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim. To jest mechanizm, który pozwala w jakiś sposób, który jest opisany proceduralnie, tymi środkami dysponować i je rozliczać, i odnotowujemy to pozytywnie. Tym niemniej po raz kolejny zwracamy uwagę, że naszym zdaniem podstawa ustawowa wymaga pilnego skorygowania, bo jest to ustawa, która właściwie w żadnym ze swoich przepisów nie przystaje do rzeczywistości, w której te środki muszą być dzisiaj wydatkowane, co nie zmienia, tak jak powiedziałem, naszej pozytywnej oceny wykonywania budżetu w tej części. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z państwa posłów chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, panie przewodniczący. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, szanowna komisja, pani minister. Zapewne cyfry i sprawozdanie się zgadza, natomiast jeżeli rozmawiamy o wykonaniu budżetu za rok 2018, to w moim odczuciu jednak wypadałoby powiedzieć parę słów, dlaczego uczczenie stulecia odzyskania niepodległości okazało się być chyba zadaniem jednak przekraczającym umiejętności Kancelarii Prezydenta i samego Prezydenta. Jeżeli głównym pomysłem na uczczenie tej uroczystości miało być dołączenie się, czy też łączenie się z przodu, nie wiem jak to nazwać, ustawienie się z przodu marszu, który i tak się odbywa, ustawienie się Prezydenta i rządu, no to gratuluję. Już niech nie będę merytorycznie oceniał tego marszu, ale to, że Prezydent główną swoją aktywność w dniu stulecia odzyskania niepodległości opiera na tym, że pozwoli mu się ustawić na czele wydarzenia, które tak się odbywa i nikt go stamtąd nie przegoni, pozwoli mu się przejść kilkaset metrów, dopiąć się po prostu do wydarzenia, no to po prostu jest to troszeczkę śmieszne. Tak samo jak fakt, że tuż przed 11 listopada po całej Polsce, tuż przed, tak jakby to było zaskoczeniem, po całej Polsce kurierzy rozwozili flagi, które były prezentem od prezydenta. Flagi no, średniej jakości z materiału, ale to fakt, że zostało to zlecone tuż przed, to też pewnie musiało kosztować dużo więcej, żeby one dotarły na tego 10 listopada do tych miejsc, gdzie były rozsyłane. Ja mógłbym powiedzieć, że no, rozumiem, że to jakieś mogłoby być zaskoczenie, bo w roku 2016 nie było takiej uroczystości, w 2017 nagle zaskoczyło was to, że w 2018 roku jest stulecie odzyskania niepodległości, ale chyba ten fakt tego, jak nie potrafiliście nawet takiej rzeczy zorganizować, pozostanie jako takie no, wyrazista ocena tejże prezydentury. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? To już może nie o Marszu Niepodległości 11 listopada, ale może na temat budżetu. Nie ma? Bardzo proszę, pani minister, odnieść się ewentualnie do sugestii, które się pojawiły.
To znaczy nie było to oczywiście pytanie merytoryczne, rozumiem, że to były pana odczucia i opinie, tym niemniej może, żeby tutaj nie zajmować zbyt wiele czasu, ja spowoduję, żeby pan dostał informację na temat wszelkich działań, które były podejmowane i może ta informacja powinna dotrzeć do wszystkich członków komisji. Jest w materiałach. To w takim razie, przepraszam, bo jeżeli jest w materiałach, to w takim razie świadczy to o tym, że się pan z tymi materiałami po prostu nie zapoznał, ponieważ obchody Święta Niepodległości to nie była kwestia jednorazowej imprezy 11 listopada i samego marszu. To były imprezy, które były prowadzone w zeszłym roku, są w tym roku, jeszcze będą w następnych i bardzo bogata informacja na ten temat jest. Jeżeli informacja w takim razie być może panu zaginęła, to proszę to zgłosić, prześlemy ponownie. Dziękuję. Dziękuję bardzo, chociaż tutaj na stronie, od strony 11, kolejne strony, to jest dość wyczerpujący opis dotyczący właśnie no, części chyba, czy dużej części wydarzeń, a na pewno tych, w których koszty ponosiła Kancelaria Prezydenta. Szanowni Państwo, czy są jeszcze ze strony posłów? Pan poseł Matusiewicz, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Komisja, ja chciałem się odnieść do tego postulatu zgłoszonego przez pana przedstawiciela NIK-u, pana Berka, na temat nowelizacji, czy w ogóle uchylenia tej ustawy z 1985 roku. Zastrzegam, że nie jestem z okręgu krakowskiego i urodziłem się dość daleko od Krakowa. Ale uważam, że jeżeli jest to stosowane no przez 34 czy 35 rok, a zwłaszcza po 90 roku, że jest taka tradycja, że prezydent może ze środków Kancelarii Prezydenta przeznaczyć tą kwotę, to różna, prawda, w granicach nieraz i 200 milionów i więcej. Proszę? No ale były czasy, że było 200 milionów. Pamiętam, że były takie lata. Proszę? Nie, to stało się tak, że od lat już tak. Jest tylko 30 milionów ostatnio. No to tym bardziej ze względu na kwotę. No to myślę, że taki postulat jest nieuzasadniony. I należy go utrzymać, bo to już powiedzmy jest obyczaj. Tradycja, prawo zwyczajowe. Dziękuję. No, drodzy Państwo, rzeczywiście szukamy w tej debacie na temat wykonania budżetu na rok 2018. Jeszcze nie powiedzieliśmy o zasadności w ogóle istnienia tego funduszu. To co roku się pojawia, ale jako przedstawiciel okręgu krakowskiego no, w ogóle cieszę się, że ten wątek się nie pojawił. Szanowni Państwo, czy ktoś z Państwa zgłasza uwagi do wykonania budżetu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej wraz z Instytucją Gospodarki Budżetowej? Nie widzę. Zatem dziękuję Pani Minister, dziękuję przedstawicielom Kancelarii Prezydenta, Państwa Dyrektorom i ogłaszam przerwę techniczną. Dziękuję bardzo.